są ptaki dziwaki. Ptaki wrzosiaki. Zrobili je Tosia i Mateusz. Jeżeli chcecie, też możecie sobie takie zrobić. To wcale nie jest trudne, ale potrzebne wam do tego będą gałązki wrzosu w różnych odcieniach. Żołędzie, szyszki, nożyczki, flamastry i koniecznie kolorowa plastelina. Tu jestem, widzicie mnie? Widzimy cię. Dzisiaj będziemy robić wrzosowe ptaki dziwaki. Najpierw trzeba plastelinę mocno ugnieść. Ja zrobię z niej taki wałek. Ja też robię wałeczek z plasteliny. Z tego wałeczka zrobię tułów ptaka, głowę i dziób. Nasze ptaki będą miały ogony z gałązek wrzosów. Plastelina jest miękka i gałązki wchodzą bardzo łatwo. Mój ptak jest już prawie gotowy. O, tu będzie miał dziób. No i zrobię mu też oczy. A oczy robi się z takich maleńkich kuleczek plasteliny. Najpierw przylepia się czarną kuleczkę i robi się z niej placuszek. Na ten placuszek przylepiamy białą kulkę plasteliny, a potem robimy taką tycią kuleczkę i też ją przylepiamy. I widzicie, jak nasz ptak się patrzy? Z gałązek można robić też skrzydła. Musicie poprosić mamę o kilka gałązek wrzosu. Na pewno wam da. A jak nie macie wrzosu, to możecie wziąć inne małe gałązki. O, jak śmiesznie wygląda w tej czapce. Właściwie to ma berecik. Moje dwa ptaki już są gotowe. Borówko, podobają ci się nasze ptaki? Bardzo mi się podobają. Teraz zrobimy następny szyszek. Najpierw ugniątę plastelinę, żeby była miękka, a potem wlepię ją w szyszkę. Tu będzie ogon mojego następnego ptaka. Żeby ptak się nie przewracał, to trzeba go obkleić plasteliną od spodu. A szyję ptaka zrobimy z innej, malutkiej szyszeczki. Ja też mam taką szyszkę, a głowę zrobię z żołędzia. Ja też zrobię głowę z żołędzia i jeszcze narysuję na nim oczy. Te ptaki też będą miały berety. Najładniejsze berety są z żołędziowych czapeczek. No i zobacz, Tosiu, mamy całe stado wrzosowych ptaków. Mateusz, to są ptaki dziwaki. Bardzo mi się podobają. I bardzo bym chciał, żebyście zrobili ich więcej. Są takie kolorowe i mają kolorowe ogony. Zróbcie sobie też ptaki dziwaki. Pora się już żegnać. Do następnego spotkania i wspólnego wędrowania. Cześć, dzieciaki. Skrzacie podróże, małe i duże. Szybko na sójce polecieć w górze. Na ptasich skrzydłach frunąć wygodnie. Zamiast wciąż dreptać całe tygodnie.